widziałeś psy? Jak dawałem na gumę w BMC jechali, nieoznakowanej. Ty tak patrzy, czy nie zawrócili. Nie, chyba nie zawrócili. Dobry. Będzie to plan. Ruch drogowy ze Ostrowca, dobrze pan ma kamerkę. Widzę kondycję do zaprzejścia. Powinno być ok. Lecimy. Mustang. Gonię go. Ja nie będę się ścigał. Vloga prowadzić, to jadę jak debil. W tym filmie opowiem wam trochę o kategorii A2 i o motocyklach, które nielegalnie są zblokowane na tą kategorię. Co to znaczy nielegalnie? No to, że motocykl, który wychodzi fabrycznie, ma już za dużo koni. Motocykl nadający się na kategorię A2, jego moc nie powinna przekraczać 97 albo 8 koni. A taka CBR-ka ma 117. Tak więc nie powinna być zblokowana i zarejestrowana na kategorię A2. Zastanawiacie się, jak reaguje na to policja? Szczerze wam powiem, że miałem 7 kontroli w tamtym sezonie, w tym jeszcze nie miałem. I zależy, na kogo trafimy, tak? Jestem z małego miasta. Opowiem trochę o kontrolach. O tych, co pamiętam najbardziej, to tak naprawdę z 7 kontroli tylko jeden miał delikatny problem, że motocykl właśnie jest zarejestrowany na A2, a nie powinien. To znaczy, że no kontrola, sprawdził dokumenty i mówi, ile motocykl ma koni, a ja mówię, że zblokowany jest 48, a on, ale oryginalnie, seryjnie wychodzący z fabryki, a ja mówię, nawet nie wiem,
No, co miałem powiedzieć? Głupka udałem. Co się okazało, no to znał temat i mi mówi, że ten motocykl przekroczył właśnie moc i on w ogóle nie powinien być zarejestrowany na tę kategorię. No to wiecie, ja w szoku. Powiedział mi tylko te słowa, że motocykl powinien dowód zatrzymać, wziąć motocykl do sprawdzenia, czy jest naprawdę zblokowany, i dalej te etapy papierkowe i w ogóle motocykl do sprawdzenia, tak? Ale powiedział, że po prostu nie chce mu się w to bawić, bo jakby nie patrzeć, jest trochę przy tym zachodu. I to tyle. Kolejne kontrole miałem bez żadnego problemu. To znaczy, wiadomo, mandaty też były, niestety, ale no co, dokumenty sprawdzili, może pan jechać dalej. Druga sytuacja, dokumenty sprawdzili, mandat wypisał, mogę jechać dalej. Nawet się nic nie odezwał, bo wiecie, on widzi w dowodzie, to nawet mu się nie chce wnikać. Raczej nie powinniście mieć problemu, jeśli macie zblokowane te motocykle, ale problem zawsze może wystąpić w momencie wypadku. Bo wiecie, mając odblokowany motocykl, w momencie, gdy uczestniczycie w jakimś wypadku, to motocykl na pewno pójdzie do sprawdzenia. Dlaczego? Żeby po prostu nie wypłacić wam jakiegokolwiek ubezpieczenia, tak? To jest ich praca. Wiadomo, tych motocykli jest naprawdę dużo. Bardzo dużo, bym powiedział. I każdy tak ryzykuje, bo takie mamy prawo, tak? Ja sam osobiście jeżdżę na takim i jest ok. W sumie to ja bym sobie coś zjadł. Ciekawe, czy ktoś gdzieś coś jest. Ja bym sobie tu przyjął. Tu sobie przyjechałem. Wyłączę zaraz kamerę. Zastanowię się, co ja tam jeszcze mogę powiedzieć. Może coś zjem. I tyle.